Od 7 do 8 kwietnia w sali konferencyjnej hotelu Interferie Medical Spa odbyło się sympozjum naukowo-techniczne dotyczące usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. W sympozjum stacjonarnie udział wzięło blisko 300 uczestników i ponad 400 śledziło przebieg sympozjum za pomocą łączy internetowych. Gości przywitał gospodarz miasta Janusz Żmurkiewicz. Po nim z okolicznościowymi wystąpieniami głos zabrali m.in. Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Oldgerd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Natomiast wystąpienia wprowadzającego do sympozjum dokonała Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Tunel już pan obejrzał? No jeszcze nie miałem okazji, byłem na rozpoczęciu drążenia przez maszynę TBM, ale samej budowy nie oglądałem. Rozumiem, że za rok stolica będzie bliżej Świnoujścia, miejsca, gdzie zaczyna się Polska, czyli Świnoujścia. Tak jest, zdecydowanie tak. Autostrada A2, potem S3 z Gorzowa, już się szybko jedzie. To jest i tak rewolucyjna zmiana, a otwarcie tunelu na wyspę Uznam, to naprawdę przyłączymy duży kawał do Polski. Najpierw, panie ministrze, będzie otwarcie 17 września już zapowiadane Mierzei Wiślanej. Tak, droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Pierwsze jednostki będą mogły przejechać 17 września tego roku, jeśli nic się nie zmieni, a nie przewidujemy żadnych opóźnień. Wszystko idzie zgodnie z planem. Generalny wykonawca, firma NDI i BESIX, konsorcjum, potwierdzili nam tą datę. Najpierw tunel w Warszawie. Później tunel w Gdańsku, najpierw tunel w Gdańsku, później w Warszawie, teraz szykuje się tunel w Świnoujściu. Czy już do ministerstwa dochodzą jakieś sygnały, że inni też by chcieli mieć tunele? No jeśli chodzi o obecnie realizowane, no to tunel kolejowy w Łodzi jest robiony. No i Zakopianka, jeszcze zapomniałem o nich. Zakopianka, to prawda, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bolków na trasie S3. Kolejny tunel na trasie S3 to Kamienna Góra. No i przygotowujemy się oczywiście do zachodniej obwodnicy Szczecina, czyli tunel Police Święta, który również będzie spektakularną budowlą hydrotechniczną, inżynierską. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku Świnoujścia, to będzie majstersztyk i okazja do wykazania się tych świetnych fachowców, którzy tutaj na tej sali się dzisiaj znaleźli. No właśnie, zainteresowanie bardzo dużo, bo 600 ponad internautów siedzi przy komputerach, 300 osób jest obecnych na sali. Myśli pan, że zainteresowanie wynika to z tego, że nie jest to tylko nowy tunel, znaczy budowany w Świnoujściu, ale że właśnie inni też by chcieli mieć tego typu inwestycje? Na pewno tak. Inżynieria tunelowa w Polsce wchodzi na inny etap, na inny poziom. Coraz więcej mamy inżynierów, coraz więcej firm, które się w tym specjalizują, ale też potrzeby są gigantyczne. Jednak te miasta nasze są zakorkowane, powstają autostrady, ringi wokół dużych aglomeracji, ale to wszystko jest ciągle mało, to po pierwsze, a po drugie, no tak jak powiedziałem, no to zachodnie Pomorze, to jest polska racja stanu i brak tunelu w Świnoujściu to był jeden wielki wyrzut sumienia dla decydentów politycznych od 30 lat. My ten imposybilizm, tą niemożność przełamaliśmy decyzjami, trudnymi decyzjami, bo dużo osób zazdrości Świnoujściu i Zachodniemu Pomorzu takiego rozmachu inwestycyjnego. Przypominam S3, S6, most pod Juchach, 12,5 metra, gazoport w Świnoujściu. Zaraz będziemy budować terminal kontenerowy głębokowodny, więc no, Zachodnie Pomorze to jest jeden wielki plac budowy. No więc zainteresowanie firm, lobbystów, wykonawców, podwykonawców jest bardzo duże i z czego się oczywiście bardzo cieszymy, ponieważ rolą polityków jest zaprojektowanie, podjęcie decyzji, zorganizowanie montażu finansowego, a resztę będą robili inżynierowie. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy na sali tak dużo kadr wykształconych na polskich uczelniach. Nie wyjechali do Norwegii, nie wyjechali na zachód. Są, budują, a mamy tyle do nadrobienia zaległości infrastrukturalnych, że na pewno będą jeszcze wiele, wiele lat budować. Na dzisiejszym seminarium w Świnoujściu jest również kierownik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Michał Adamkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście zadowoleni, Gdańsk, bo tunel od przeszło 6 lat funkcjonuje, ma się dobrze, w związku z tym, co pan chciał zobaczyć w Świnoujściu?
Szczerze mówiąc, doradzam tutaj pani prezydent, jeżeli chodzi o wyposażenie tunelu w Świnoujściu. Tak więc te doświadczenia, które zdobiliśmy podczas i budowy, i eksploatacji, staram się przenieść tutaj, tak, żeby tunel w Świnoujściu został wybudowany w sposób prawidłowy, żeby nie popełniać tych błędów, bo wiadomo, że na każdej budowie są błędy, które myśmy popełnili. No i potem, żeby płynnie ruszyć z tunelem, czyli zapewnić obsługę i eksploatację, firmy utrzymaniowe, żebyście po prostu, żeby Świnoujście nie powielało błędów, które my powielaliśmy, ale także, żeby czerpało z naszego doświadczenia. Panie kierowniku, jako obserwator, nie technika, obserwator właśnie tej inwestycji, czyli tunelu drogowego pod Świną, patrząc na tunel gdański, mogę stwierdzić jedno, że wy macie wypasiony i porządny pod Martwą Wisłą, natomiast nie wiem, czym się dalej będzie różnił od gdańskiego tunel świnoujski. Tak naprawdę będzie się różnił tylko tym, że w Gdańsku mamy dwie rury, w Świnoujściu jest jedna rura. To jest jedyna różnica, natomiast jeżeli chodzi o stopień, jak pan to nazwał, wypasienia, on jest taki sam. To znaczy są te same systemy bezpieczeństwa, które są w tunelu. W Gdańsku jest taka sama wentylacja, odwodnienie, tak więc tunel na pewno będzie bardzo bezpieczny. Co jest najważniejsze, tak, bo wszystkie systemy, które są zainstalowane w tunelu, są systemami bezpieczeństwa. Tak? Tam nie ma systemów jak w mieszkaniu do ogrzewania, czy do innych takich użytkowych rzeczy, tylko wszystkie są systemami bezpieczeństwa, wszystkie muszą być sprawne, testowane, naprawiane. Tak więc myślę, że nie będzie większej różnicy. Budowniczowie świnoujskiego tunelu chcą go otworzyć w przyszłym roku, przed sezonem letnim. Myśli pan, że uda się zrealizować tę właśnie datę? Mam nadzieję, że się uda. Też tutaj dopinguję wszystkich, pomagam swoim doświadczeniem przy realizacji, tak żeby to się udało i trzymam kciuki, myślę, że to się uda. Bo wydaje mi się, że najszybciej, najprościej było wydrążyć tą dziurę w ziemi, prawda, pod przyszły tunel. Teraz chyba najwięcej czasu zajmuje jego wyposażenie. Tak, to jest wydrążenie jest najbardziej efektowne, bo rzeczywiście widać ten postęp prac. Teraz jest wyposażenie, układanie tych wszystkich ścianek, prefabrykatów, a potem wchodzą elektrycy, automatycy, którzy mają też mnóstwo urządzeń do zainstalowania, do skonfigurowania i do uruchomienia. Tak, tak więc te wszystkie systemy muszą działać. Na koniec przychodzi straż pożarna, która to odbiera i dopuszcza do eksploatacji. Tak więc jeszcze sporo pracy przed nami. Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i firm, które bezpośrednio, jak i w kooperacji uczestniczą w budowie i wyposażeniu technicznym przyszłego tunelu drogowego. Za chwilę te specjalne żarówki, które będą oświetlać świnoujski tunel, zobaczymy. Czym te żarówki różnią się od tych zwyczajnych, które codziennie widzimy na dworcach kolejowych, w innych miejscach właśnie. Specjalna to jest oprawa? Tak, można powiedzieć, że to jest specjalna oprawa, dedykowana tak naprawdę do tunelów. Wyróżnia się przede wszystkim komponentami, które są użyte do produkcji opraw. Wykonana jest z blachy nierdzewnej, żeby miała jak najdłuższą trwałość, żeby ta konserwacja, użyteczność tej oprawy była jak najdłuższa, żeby można ją dłużej eksploatować, wykorzystywać. Długą gwarancją, bo my w przypadku tunelu Świnoujście mamy gwarancję w długości 84 miesięcy, także to jest bardzo długa. Bardzo wysoko sprawne źródła światła o dużej żywotności. Specjalne optyki dobrane po to, żeby uzyskać dobrą równomierność zdłużną, przy okazji nie oślepiając kierowcy, który wjeżdża do tunelu, i zniwelować przede wszystkim efekt czarnej dziury, który pojawia się na wjeździe do tunelu, żeby kierowca był w stanie na długości drogi hamowania zobaczyć, czy coś w środku tunelu pojawia się jakaś przeszkoda. Oczywiście też musi to oświetlenie być dostosowane, czyli musi być sterowane w zależności od poziomu jasności dnia. Czyli mówimy, jeżeli mamy jasny dzień, to musimy mieć też stosunkowo podniesione na tę luminację, bo tu mówimy o luminacji, luminację w tunelu. Jeżeli mamy ciemniejszy dzień, możemy to obniżyć, tą wartość tej luminacji, co przekłada się też na oszczędności, przede wszystkim na pieniążkach dla miasta, ponieważ oświetlenie w całości to jest, mówimy o setkach lamp, co przekłada się w bardzo duże koszta eksploatacji. I chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć, kolokwialnie mówić, prądożerność tych wszystkich lamp. Ja zapytam się jeszcze właśnie o te specjalne oprawy, bo to nie są żarówki, to są już można powiedzieć, że specjalne oprawy. Ile potrzeba będzie w świnoujskim tunelu zamontować, żeby spełniało te właśnie warunki techniczne, o których pan przed chwilą powiedział? My tak naprawdę dostarczamy do Świnoujścia trzy rodzaje
można powiedzieć, dwa rodzaje głównie opraw. Mówię o trzech rodzajach, bo mówimy o oświetleniu, które jest montowane na suficie, czyli oświetlenie wjazdowe i przejazdowe, dlatego powiedziałem dwa rodzaje, ponieważ to się różni optyką. I mówimy o oświetleniu ewakuacyjnym, które w razie awarii, jeżeli coś się stanie i dojdzie do jakiejś sytuacji, która spowoduje zanik prądu, to ma umożliwić ludziom ucieczkę z tunelu. I jeżeli mówimy o oprawach ewakuacyjnych, to tych opraw, one są rozmieszczane co 25 metrów w całym tunelu, czyli też tutaj mówimy o między 100 a 200 lamp, a głównych mamy dwa rodzaje opraw, czyli na całości rozmieszczone co 12 metrów, czyli mamy ponad też 100 lamp tego oświetlenia przejazdowego i dodatkowo w strefie wjazdowej, żeby rozjaśnić tą strefę wjazdu, też mówimy rzędu około 100 lamp na jedną stronę, czyli mamy 100, 200, 300 około lamp na samego przejazdowego, plus dodatkowo gdzieś w okolicach 500 sztuk lamp. To jest takie stricte, które są widoczne dla użytkownika tunelu, a jeszcze dodatkowo są powieszone oprawy pod jezdnią też i tam... Tunelu ewakuacyjnym. Tunele ewakuacyjnym, podjezdniowym, to są tak zwane kanały, galerie ewakuacji i tam mówimy nawet o tysiącach lamp. I to są też innego, jeszcze z kolei innego rodzaju oświetlenia. Na koniec zapytam pana jako producenta tych właśnie opraw o żywotność ich. Jak długo sądzi pan, bo one świecą przez okrągły rok, rozumiem, prawda? Po uruchomieniu tunelu, po włączeniu tak tego oświetlenia. Świecą cały czas, jeżeli chodzi o oświetlenie, które jest główne, czyli to oświetlenie dla użytkownika, które ma umożliwić mu komfortowy przejazd przez tunel. One świeci się cały czas, jest redukowane oczywiście to natężenie, tak wspomniałem, w zależności od pory dnia, czy jasności tego tła całego otoczenia. My używamy, z racji tej długiej gwarancji, używamy najwyższej jakości komponentów. Przy zasilaczach mówimy rzędu 120 tysięcy godzin, przy diodach, czyli tych źródłach światła, tych światełkach, mówimy około 100 tysięcy godzin. Czyli mamy gdzieś rzędu 10-12 lat żywotności. I to powinno spokojnie, bez problemu świecić. Przez to, że też one są na tyle specjalistyczne przy zachowaniu tej obudowy, też odpowiedniego odprowadzenia ciepła tego wszystkiego, bo mówimy też o prawach bardzo wysokiej mocy. Mówimy, najmocniejsze prawy, które tu używamy, mają 300 W, czyli to są bardzo prądożerne oprawy. I tutaj całą sztuką tego wykonania to jeszcze jest odprowadzanie ciepła, które te diody od siebie wyprowadzają. Musimy odpowiednio dobrać radiatory, żeby te ciepło wyprowadzić na zewnątrz, żeby po prostu nie doszło do skrócenia żywotności tych opraw. Bo każde ciepło, które jest przekierowane na diody, poza tym takim oknem pracy przewidzianym na tych źródłach światła, skraca ich żywotność. To też wszystko musi być zbilansowane, żeby tak naprawdę świeciły przez wiele, wiele lat. Jak zapowiadają budowniczowie, tunelem drogowym pod Świną kierowcy powinni przejechać przed letnim sezonem urlopowym w 2023 roku.